Zgadza się. Niedawno byłem z wizytą u mamy. Cześć! W piątkowym Shybike Show zapowiadałem Wam nowy rower na naszym kanale. Oto on, tak zwany szutrowiec albo gravel bike. Jest to Marine Gestalt 2. To będzie pierwszy z dwóch odcinków, w których dokładnie przetestujemy ten rower. Dzisiaj prawie że rozbierzemy go na części pierwsze i zważymy ramę, co nas zawsze interesuje, a producenci rzadko nam podają informacje. Dzisiaj będziecie mnie troszkę słabiej słyszeć, nie podłączam się mikrofonem na kablu, bo zaplątałbym się, pokazując Wam rozmaite detale. Zaczynamy test! Zacznijmy od tego, gdzie w gamie modeli Marina znajduje się Gestalt 2. Sam Gestalt, jako trzy różne modele, to rower należący do rodziny tak zwanych Beyond Road Bikes, czyli rowerów jakby ponad drogę. Krótko mówiąc, maszyn, które pozwolą nam zjechać z asfaltu na szutry, na mniej utwardzone ścieżki. I sam Gestalt 2 znajduje się w środku trzech modeli Gestalta. Już Wam je pokazuję. To jest model 2016. Gestalt 1 to jest taka sama aluminiowa rama, nieco gorszy osprzęt, ale będzie miał 2x9 napęd i aluminiowy, w pełni aluminiowy widelec. Gestalt 2 to jest ta sama rama z tak zwanej serii 3 Marina, czyli ten sam stop, ta sama geometria, te same technologie. Natomiast widelec będzie miał tutaj już, słyszymy głuchy dźwięk, czyli karbonowe ramiona, rura sterowa wciąż aluminiowa, no i inny osprzęt. Tutaj mamy 1x10 zamiast 2x9. No i w końcu model Gestalt 3 to będzie już inna rama aluminiowa, seria 4, troszeczkę inny stop aluminium, poza tym sztywna oś z tyłu, w pełni karbonowy widelec oraz zwężana główka ram. Bierzemy się za detale. Jeżeli chodzi o samą ideę roweru gravelowego, roweru szutrowego, to oczywiście przyszła ona do nas z tego samego kraju, krainy, z której przyszło MTB, czyli ze Stanów. Tam znajduje się mnóstwo długich dróg gdzieś na przez pustkowia prowadzące właśnie szutrowych, nieasfaltowych. I tamtejsi kolarze zależało im na tym, żeby mieć geometrię podobną do roweru szosowego, żeby mieć identyczną prawie że kierownicę o podobnym kształcie, dającą możliwości też chwytu aerodynamicznego, wygodnego na łapach, na górze, ale z dużo większym prześwitem na opony, czyli opony, które dadzą możliwość jazdy po kamyczkach, po właśnie szutrze, po jakimś lekkim terenie. Bardzo często te rowery, jeżeli nie zawsze, mają adaptery na bagażniki, czyli na stelaż i na błotniki i z tyłu i z przodu. Często też mają trzy koszyki na bidon, ten akurat Gestalt 2 ma możliwość zamontowania dwóch. Teraz jeżeli chodzi o geometrię, krótko chcę Wam porównać ją nie tyle do roweru szosowego, bo jeżeli ktoś myśli o zakupie gravela, to raczej chce zjechać z asfaltu, szosowy nie będzie się do tego nadawał, ale porównam go do roweru, który znacie z naszego kanału, czyli Meridy Cyclocross 500, roweru przełajowego. Bardzo proste, gołym okiem widoczne prawie, że różnice są takie. Ten rower gravelowy będzie wyższy oraz krótszy, co oznacza bardziej komfortową, bardziej wyprostowaną pozycję na rowerze. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, geometria i zachowanie roweru. Na to oczywiście mają wpływ wszystkie detale razem wzięte, ale tutaj mamy coś ciekawego. Mamy bazę kół krótszą o ponad 2 cm w stosunku do przełajowej Meridy, czyli ten rower będzie mniej stabilny, ale też bardziej zwinny. Dodatkowo mamy główkę ramy pod kątem 72,5 cm, a nie 72 jak w Meridzie, co znowu daje nam większą zwinność, mniejszą stabilność. Ten rower powinien więc dawać frajdę z jakiejś takiej szybkiej jazdy. Więc nie każdy będzie w takiej geometrii być może się rozsmakowywał, jeżeli chcemy gdzieś na długie trasy mieć rower bardzo stabilny, ale zobaczymy, jak on będzie jeździł. Wkład suportu jest też obniżony w porównaniu do Meridy Cyclocross, czyli środek ciężkości będziemy mieli troszeczkę niżej. Teraz weźmy się już za osprzęt. Co zatem daje nam Marin za około 5000 zł w swoim środkowym modelu aluminiowo-gravelowym Gestalt 2, tak jak to ładnie tu napisane. Zacznę może od tego, czego, albo co trudno przynajmniej jest przeliczyć na pieniądze.
czyli wygląd i styl. Marin ma swój styl. Podoba mi się u Marina, że nie naśladuje on topowych marek, typowych trendów, jak powinny wyglądać kształty, łączenia tutaj, główka ramy i tak dalej. Robi to po swojemu. Z daleka często da się zauważyć, że ktoś jedzie na Marinie i to nie tylko dzięki też bardzo ładnej i subtelnej grafice. Ona nie jest krzykliwa, jest po prostu ciekawa. No ale teraz konkrety. Wiecie już, że ten model ma ramę aluminiową. Marin też pisze, że jest ona zarówno cieniowana, jak i formowana. Cieniowanie oznacza różne grubości ścianek, rurek w różnych miejscach. Oszczędzamy na wadze tam, gdzie nie jest nam potrzebne tak dużo materiału. Formowanie, bardzo dobry przykład, widzimy. Góra rurna jest tutaj prosta, ma taki sam profil, a w swojej chyba 1/3 rozszerza się, tworząc mocne połączenie z główką ramy. To jest formowanie. Natomiast na moje oko zdaje się, że za dużo tutaj tej technologii nie użyto. Na pewno formowanie jest na tej górnej rurze. Również profil tej rury głównej zdaje się zmieniać. On się zmienia i całkiem słusznie od główki ramy do suportu. Poza tym te rurki wydają się być dosyć proste. Na przykład rura podsiodłowa to prawdopodobnie w ogóle nieformowana, prosta rura. To zawsze jest oszczędnością czasu i pieniędzy dla producenta, więc to też tutaj oceniam. Rurki górne tylnego trójkąta, proste. Oczywiście wygięte zwężają się, by tu się połączyć z tym spawem. Natomiast tu też się nic nie dzieje. Nie są spłaszczone, chociażby dla eliminowania jakichś drobnych wibracji. Rurki łańcuchowe są moim zdaniem wręcz potężne, powiedziałbym, jak na dzisiejsze rowery, które mają często tutaj już spłaszczenie pozwalające na chociaż minimalną, mikroskopijną pracę ramy. Ta rama może być dosyć dobrze przenosząca drgania na nasz tyłek. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Te rurki są cieniutkie, ale to nam się raczej wyginać nie będzie chciało. Zaraz rower też rozbierzemy prawie że na części pierwszej i zobaczymy, ile waży. Jeżeli chodzi o spawy, lekko są tutaj szlifowane spawy, te, które widać na górze. O. Natomiast w ogóle nie są ruszone spawy przy suporcie. Mi to nie przeszkadza. Wiem też, że często szlifowanie spawów wręcz je delikatnie osłabia. Natomiast ja to oceniam pod kątem roweru za 5000 zł aluminiowego i tego, ile czasu spędza producent na wyprodukowaniu nam takiej ramy. Teraz osprzęt. No i tutaj jest ciężko powiedzieć, na jakim osprzęcie masz rower, bo tu jest całkowita mieszanka. I tak, zacznę od tego, co Marin jakby, na co drukuje własne logo. Raczej tego nie produkuje, pewnie ma podwykonawców. I mamy tutaj zacisk sztycy, sztyca, siodełko, mostek, kierownica, koła łącznie z piastami. Na piastach też jest delikatne logo Marina, bardzo delikatne, nie widać go nawet tak za bardzo. Więc to wszystko jest od Marina, to jest jakby najbardziej zrozumiała praktyka. Wszyscy producenci w swoich niższych, średniopółkowych rowerach tego typu osprzęt po prostu gdzieś zamawiają u podwykonawców. Nie wiem dokładnie, jak to jest u Marina, no ale wiemy, że to jest od Marina, nie Ritchie, nie coś, co byśmy byli w stanie przeczytać opinię na tego temat gdzieś, na jego temat gdzieś w internecie albo znać wagę. Teraz jeżeli chodzi o ten osprzęt tutaj. Mechanizm korbowy, bardzo ważna część roweru. W zasadzie nie wiemy, jaki to jest mechanizm korbowy. Wiemy tylko, że ma aluminiowe ramiona i zintegrowaną stalową oś i że ma 175 mm długości i ma zębatki narrow wide, czyli szeroka, wąska, szeroka, wąska, szeroka, wąska, tak żeby pasował nam do ogniw łańcucha i dobrze je trzymał. Szkoda. W modelu Gestalt 1, w tym tańszym, mamy korbę szymanowską dwurzędową, być może cięższą, być może gorszą, ale wiemy, co tam jest, potrafimy znaleźć wagę i dane techniczne, tutaj nie wiemy, szkoda, w rowerze za 5000 zwłaszcza. No i teraz jeżeli chodzi o napęd, mamy łańcuch i kasetę, sremowską kaseta 10-rzędowa 11-42, czyli mamy 42 do 42, tutaj 42 zęby. Bardzo dobra przerzutka tylna SREM GX, współpracująca z manetką, z klamką manetką Apexa. Z prawej strony mamy klamką manetkę, z lewej strony mamy samą klamkę hamulcową, bo nie mamy przedniej przerzutki. Dlaczego nie Apexowa przerzutka? No bo ta ma nam obsłużyć taką dużą objętość tego napędu.
To, co bardzo lubię w sremowskich przerzutkach ze sprzęgiełkiem, to jest system, który nam umożliwia łatwe ściąganie koła. Napinam sobie w tym momencie prowadnik przerzutki, wciskam blokadę i mam luźną przerzutkę, która daje mi szansę w prosty sposób ściągnąć tylne koło. Tyle jeżeli chodzi o sprzęt. Dodatkowo opątki mamy 30 mm szwalbę S1. No i teraz jestem bardzo ciekaw, jak będzie wyglądała waga ramy. Aha, jeżeli chodzi o hamulce, są to hamulce tarczowe, mechaniczne, moim zdaniem bardzo dobre. Tektro Spire C naprawdę dają radę. Zobaczymy też, jak będą współpracowały z tymi klamkami. Mamy to. Tak wygląda rama, sama rama. Ściągnąłem w niej wszystko, stery, oczywiście 1.1.8, bo tutaj nie mamy zwężanych. To są stery FSA numer 8, taki model. Ściągnąłem też zacisk sztycy, za momencik to zważymy. Sztyca standardowa 27,2. Hamulec tarczowy post-mount. Czekajcie, bo sobie, ja sobie tu patrzę, co widzę. O, okej. Okay. Co wy widzicie? No i tak. Jeżeli chodzi o formowanie, to faktycznie teraz możemy bardzo precyzyjnie zobaczyć. Formowana jest rura górna i trzeba też powiedzieć, że formowana jest główna rura. Ona jest w zasadzie, można powiedzieć, że najważniejsza, bardzo ważna w rowerze. Jak widać, tutaj jest szersza w płaszczyźnie pionowej, tutaj w poziomej, bo tutaj łączy się z pionową rurą sterową, a tutaj z poziomą rurką naszego supportu, więc tak to wygląda. Jeżeli nie wspomniałem jeszcze, że lakier jest matowy, to słyszycie. Zawsze to troszeczkę utrudnia użytkowanie, jeżeli chodzi o czyszczenie, ale wygląda naprawdę fajnie. Jeżeli chodzi o malowanie, to wszędzie wygląda to po prostu dobrze. Ta rama jest po prostu dobrze pomalowana. Spawy są równe, ładne i tu jest jedna rzecz, która mi się nie podoba w wielu rowerach, to jest ten port, otwarty port na linki. Jak widzicie już, tutaj na górze, tędy jest puszczona linka do przerzutki tylnej. Mamy też rower przygotowany do przerzutki przedniej, bo mamy port tutaj zaślepiony, przykręcony, więc możemy te linki puścić środkiem i one do tego ślizgacza muszą wydostać się z ramy przez taki właśnie otwór. Co oznacza, że ta rura po prostu nie jest w całości dospawana do wkładu supportu. Producenci bardzo głośno krzyczą support, support, sztywność, sztywność i potem robią nam takie dziury. To akurat mi się tutaj nie podoba. Do roweru dodatkowo będziemy mogli zamontować stopkę i to mamy już gotowy montaż. To fajnie wygląda, nie niszczy ramy. To jest świetne. Mamy oczywiście wymienny hak tej ramy. No i co? Aha, bardzo ważna rzecz. Tutaj linka pancerza hamulca tylnego jest puszczona na zewnątrz. Tak samo jest w widelcu, co jest bardzo fajną rzeczą, bo zobaczcie, ja w taki sposób zdemontowałem sobie kierownicę w ciągu ilu? 3-4 minut. Łącznie z przewodami hamulcowymi. Gdyby one były w środku, trzeba je ciąć. Jeżeli mamy jeszcze wtedy hydrauliczne hamulce, to dodaje nam jeszcze więcej pracy, jest to niewygodne, więc nic nam nie przeszkadza, że tutaj biegnie sobie pod spodem co biegnie? No, biegnie pancerz. Aha, jeszcze Wam pokażę tylko widelec i bierzemy to na wagę. To jest nasz widelec. Tu mamy karbon, tu mamy rurę aluminiową, dosyć grubą, dosyć ciężką. I zaraz to będziemy ważyć. Tutaj też mamy pancerz puszczony na zewnątrz, łapany takimi właśnie opaskami do tych takich no, ramionek tutaj pospawanych. Więc to wygląda fajnie. Włączam wagę i bierzemy się za ważenie. Co to? Zaczniemy może w takim razie od widelca, żeby wszystko było jasne. Podam Wam od razu długość rury sterowej 25 cm równe i bierzemy to na wagę. Tak, wezmę. Ok. Mamy wagę wytarowaną i uwaga, widelec, on będzie dosyć ciężki. 778 gramów. Sporo, prawda? 780 prawie, że gramów. No ale rura sterowa aluminiowa
jest dosyć ciężka. Teraz rama. A jak obstawiacie, ile będzie 56 ważyła? A raz zobaczymy. Ja obstawiam, że to jest 1800 gramów. Teraz muszę to tak też sprawiedliwie ją położyć. O! Lekko tylko, żeby było widać, w jaki sposób to robię. Lekko tylko będę trzymał równowagę tej ramy, ale wymierzyłem na oko. 1816 gramów. Coś takiego. Czyli rama nie jest super lekka. Będzie to wytrzymała mocna rama, ale teraz chcę wam jeszcze zważyć mechanizm korbowy, którego marki w zasadzie nie znamy. Nawet Marin tutaj swojego logo nie umieścił. I ten mechanizm plus śruba mocująca to jest 788 gramów i to chyba tyle. Chyba więcej rzeczy tutaj nie ma też co ważyć. Jedną rzecz, z którą się nam nie pochwalił Marin, widzimy, to jest nasz support. Nie działa zbyt płynnie i Marin pisze w swoim katalogu, że to jest jakiś tam uszczelniany, kartridżowy. Tu widzimy model. Nie wiem, czy to widzicie, ale tu jest napisane Samox. No to składam ramę. A sam jeszcze dla własnej ciekawości chciałem sobie zważyć tego GX-a. GX waży 297 gramów. Dobra. Dla mnie zabawa świetna. Uwielbiam coś takiego robić. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie. To był pierwszy odcinek testu. Pokażę wam na temat tej ramy wszystko. Przede wszystkim, jak się na tym rowerze jeździ, to zobaczymy. Będzie on porządnie przetestowany. Zobaczymy, czy linki nie będą nam za bardzo ocierały o ramę, jak będą wychodziły biegi, na co, do czego się nadaje ten napęd 1x10 z takim rozrzutem 11-42. No i tyle w tym odcinku. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczycha. Cześć. Tak wyglądający kokpit, tak wyglądający szron na rękach, znaczy, że wykonaliśmy dobrą pracę. A dzisiaj nie wiem nawet dokładnie, który jest, ale chyba jest 27 października, na pewno piątek. I dzisiaj mam wspaniałe uczucie ciężkich, zmęczonych nóg po moich treningach po wczorajszym długim, przedwczorajszym dosyć ciężkim. Dzisiaj robię rozjazd, czyli dzisiaj zamierzam jechać 45 minut, z dobrą muzyczką, możliwe też, że oglądając mój najnowszy Shyback Show, tylko po to, żeby rozgrzać mięśnie, poczuć się fajnie, no i być przygotowanym do weekendowych wojaży. 29 października, sobota. Po wczorajszym rozjeździe moje nogi są wciąż dosyć ciężkie, ale dzisiaj planuję tak zwany trening sweet spot, to znaczy zrobię krótki trening, 50-minutowy, ale w tych 50 minutach zawrę 20-minutową tempówkę na poziomie około 88-90% mojego FTP, czyli to będzie u mnie około 250-255 watów. Jeżeli jutro moje nogi będą bardzo ciężkie, robię albo rozjazd, albo wolne, tak żeby w poniedziałek, wtorek być gotowym na cięższe treningi. Osad na dnie słoika jest zjawiskiem naturalnym.